Hejka, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj wybieramy się do Warszawy, właśnie czekamy na nasz pociąg, mamy jeszcze 16 minut. Moi drodzy, jesteśmy na Starym Mieście. Strasznie wieje. Strasznie. Generalnie zdążyłyśmy chyba już 5 razy pomylić metra, 5 razy pomylić tramwaje i jeszcze uliczki i wszystko, ale dotarłyśmy, także jest super. Zdążyłyśmy też zjeść i w ogóle, ale nie pokazywałam tego, bo po prostu mi się nie chciało. Co? Normalnie jest świątecznie. No, w ogóle wszędzie stoją jeszcze ozdoby świąteczne. Autentycznie. Nie wiem, czy... Gdzie była ta choinka? Dobra, nie pokażę wam choinki, ale jeszcze stoi wielka choinka. Patrzcie, dokąd idziemy! Neonki. Ten sam pub, w którym spędziłyśmy zeszłe, nie, 2 lata temu całe wakacje. Najlepszy turecki shisha bar. Z muzyczką. Śnieg. Witam was z drugiego dnia. Jak widzieliście już po reakcji, spadł u nas śnieg. Co nam trochę psuje plany, ale i tak idziemy na fotę, więc oby wyszło wszystko. Nie wiem, czy wiecie, czym jest mieszkanie współdzielone, bo my właśnie takie mamy. Mianowicie, że do mieszkania wchodzicie jakby na kod. Na klatce też jest kod. A pokoje w mieszkaniu są 3. I w każdym z pokoi jest inny lokator i mamy do nich klucze, jakby wspólne jest łazienka i kuchnia. I wczoraj jeszcze, jak myśmy przyszły, to nikogo nie było w domku. A dzisiaj, znaczy wczoraj wieczorem, tak około północy, przyszedł już jakiś pan. Jakiś chyba biznesman, co robi biznesman, bo byśmy słyszały dokładnie. Jesteśmy właśnie na Politechnice Warszawskiej i w sumie z Oliwką udajemy studentki, bo ogólnie to niby jest wstęp ogólnodostępny, ale dzisiaj są jakieś konferencje i koncert, więc tak trochę... A ja mam fajne zdjęcia i mam TikToka, także no, udało się i zmykamy dalej. Ogólnie dzisiaj pogoda jest tragiczna, bo nie dość, że sypie cały czas, to jest chlapa i jest ślisko. Jesteśmy w galerii Multiny i zrobiłyśmy zakupy w Primarku i ogólnie ja mam tak dużą torbę, dlatego że stwierdziłam, że kupię poduszkę. Autentycznie była poduszka ze Stitchem.
objęło ją. Ale musiałam, bym żałowała, gdybym tego nie zrobiła. Jak wiecie, duża fanka Stitcha ze mnie. W każdym razie pokażę wam ją później w holu. Jest godzina pierwsza w nocy, ja nagrywam wam szybkiego hola zakupowego z Primarka, dlatego że chcę to trochę popakować, żeby było wygodniej. W każdym razie największym zakupem oczywiście jest ta poduszka przepiękna i wspaniała. W tle słyszycie Oliwię z Stitcha Love. No po prostu cudowna, ona kosztowała 60 zł, to jest mój, to nie jest mój największy wydatek z tego wyjazdu, ale to jest mój najlepiej wydany pieniądz z tego wyjazdu, uważam. Także tak, ona, to jest pierwszy zakup. Skarpetki dla mojej siostry, smerfy, to są te dłuższe takie, trzy pary i one kosztowały 19 zł. Dalej, skarpetki Stitche, of course, też trzy pary i skarpetki Kubusie Puchatki, też trzy pary i każda z nich po 17 zł. Kolejny zakup, jak wiecie, ja mam takie onesie, to się nazywa jakoś inaczej, może taką jakby piżamę Stitcha jednoczęściową i teraz mam jeszcze opaskę do spania też Stitcha, więc będę już w ogóle Stitchem i ona kosztowała 15 zł. Kolejnym zakupem były takie małe spineczki a la żabki i one kosztowały 13 zł. Bryloczek, tak, bryloczek za 6 zł ze Stitchem i z ananasikiem. Nie wiem, czy mówiłam, ale 6 ziko i on oczywiście jest cudo i będzie przy moich kluczach do samochodu. To musiałam kupić, w sensie ogólnie ja w domu miałam tylko jedną foremkę do ciastek i to była myszka mini. Ostatnio kupiłam świąteczne, ale zobaczyłam oczywiście Stitch. I sobie pomyślałam, nie, no ja ich nie biorę, bo po co mi w sumie? Ja tak rzadko piekę ostatnio, ale patrzę 4,50 na promce z 11, więc stwierdziłam 4,50, żal nie brać, biorę. Kolejną rzeczą są takie miniaturkowe gumeczki do włosów. Jak będę robić warkoczyki czy coś, to one kosztowały 6 zł za 60 sztuk. I ostatnią rzeczą na promocji dodatkowo była świąteczna gumka do włosów, która wygląda jak coś świętego Mikołaja. Ona też była przeceniona z 13 zł na 4,50. No i wiadomo, do tego wszystkiego ta wielka torba za 6 ziko. Także to. Nie pokażę wam bielizny z Wiktorii, bo ogólnie zazwyczaj pokazuję. W sumie mogę jedną rzecz pokazać, bo już mam ją teraz na sobie, więc głupio by mi było teraz się rozbierać. Aczkolwiek tak. Jeszcze zanim Wiktoria, taki magnesik z Warszawy, bo ostatnio jak byłam, nie wziąłam żadnych pamiątek, a miałam wziąć. Jak wiecie, ja zbieram też przypinki, albo nie wiecie, to są takie broszki. Mam słabe światło, ale musicie uwierzyć, że to jest warszawska syrenka. Dodatkowo mogę wam właśnie pokazać jedne majtki. To są takie jakby zwykłe majtki, nie wiem, ale one wyglądają tak cute, że musiałam je wziąć. One są z tej serii Pink. Dodatkowo z zakupów właśnie jeszcze ta koszulka, ona jest z Bershki za 30 zł. Moi drodzy, ostatni poranek w naszym mieszkanku. Kupiłam dwa cienie w Contigo, one były właśnie w cenie około 8 zł ze względu na promocję i nie mam pojęcia, co to jest za firma, w sensie okej, widzę, że Mystic, ale nie wiem, czy to jest seria Warszawa, czy to jest Mystic Warsaw, że ona jest z Warszawy, więc nie powiem wam, ale to i on jest taki i taki. Czekamy już na metro do centrum, zostawiamy walizki, bo mamy pociąg dopiero wieczorem, więc jeszcze mamy w sumie cały dzień przed sobą. Tylko musimy się pozbyć bagażu, bo no wiadomo, hotel mieliśmy tam do 11, hotel, mieszkanie. Więc musimy się jakby tego pozbyć, żeby z tym nie łazić, no bo kurde, weźcie z walizkami. No oczywiście, że nie. Także śmigamy. Ciekawe jest to, że tutaj niektóre eksponaty są nawet jakby opisane ze znakami zapytania, że nawet ci, co to wystawiali i opisywali, to nawet nie są pewni, czy to jest to. Zaraz wam pokażę.
Moi drodzy, chciałabym tylko powiedzieć, że jutro mam egzamin, a popijam herbatkę w Warszawie z oliwką i chillujemy bombę. Ogólnie polecamy Barebu, w sensie ogólnie tutaj wygląda bardzo ładnie, trochę tak jak w takiej dżungli i w ogóle jest pełno światełek, jest cieplutko i spoczko. Wasze zdrowie i mojego niepowodzenia jutro. Na pociąg powrotny. Mamy do niego jeszcze jakieś 5 minut i mam nadzieję, że stoimy w dobrym sektorze, żebyśmy nie musiały dolać do początku peronu. No nie chcę wam wracać, ale trzeba, jutro egzaminy. Teraz sesja się zaczyna, ale wrócę tu niedługo. Także no. We are in Polonia. Polonia Gdańska. Wróciłyśmy z ponad 45-minutowym opóźnieniem pociągu. Ale już jesteśmy w Gdańsku i dylamy do mojego taty, do autka i do domu. Ja już jestem w domu i standardowo, jak zwykle na vlogach, zapomniałam się pożegnać. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego vloga i przeżycie tego razem ze mną. I zapraszam na następne, nie wiadomo kiedy. Buźka i pa.